O, witam pani Wełno. To pani Wełna. Dzień dobry, panie Wierszyku. Całej szkoły. Czy jest pan gotowy na dzień otwarty? Oczywiście, że jestem. Nie mogę się doczekać na rodziców. Doskonale. Witaj, Howie. Witaj, Frytko. Dzień dobry, pani Wełno. Jaka szkoda, że nie jesteście na dworze i nie cieszycie się przerwą z waszymi kolegami. Tak. Razem z Peterem mieliśmy się bawić w ninja, pani Wełno. Jestem pewna, że będziecie grzeczni i pobawicie się jutro. Kartofelciu! Teraz nawet pani Wełna, dyrektorka szkoły, wie, że nie wyszłam na przerwę. No proszę, Frytko! Spróbuj jeszcze raz przeglądać książkę w milczeniu. Howie? Oj, przepraszam, to jest śmieszne. O! Dzisiaj zrobimy sobie grupową fotografię. Grupowa fotografia? Będziesz cała pryszczata na swojej pierwszej grupowej fotografii. Nie widzę żadnego zakręconego problemu. Tak, dziś będzie grupowa fotografia, ale mam 4 mopsopryszcze. No i mopsika cudownie. No dobrze, kochani, uciszcie się, bo chcę sprawdzić listę. Wesołe cześć, Niko, wróciłam. Frytko, mam nadzieję, że nie zapomnisz tekstu. Nie zapomnę, Howie, wiem, że go mówię zaraz po tobie i że jest bardzo ważny, bo po nim jest końcowa piosenka. Bardzo, bardzo długo to ćwiczyłam. Prawda, kartofelciu? O, nie jesteś w tej kieszeni, tylko w pirackiej kieszeni. O, kartofelciu, jesteś w kieszeni kurtki, którą dała Niko. Jesteś u Niko. A w butelce zamknięta jest sekretna wiadomość, która mówi nam, że... Nie dam rady, gdy kartofelcia nie jest ze mną. O nie, nie pamiętam mojego tekstu. Niko! Zakopaliśmy nasz skarb na wyspie. Miejsce zaznaczono X-em. Psst, kartofelciu, chodź do mnie. A mapa zaprowadzi piratów do... Zaprowadzi piratów do... Do kapitana, który powie. Zaprowadzi piratów do kapitana, który powie im, gdzie jest zakopany skarb. Teraz twoja kolej. Dobrze, mam arkusze zadań dla wszystkich. Dobierzcie się w pary i na arkuszach zaznaczcie obrazki obiektów, które zobaczycie w naszym muzeum. Jest to Niko. Mopso Pando partnerzy. Wesołe skoczki. Proszę, dobierzcie się w pary z kolegami, z którymi siedzieliście w autobusie. I zostańcie w tych parach przez cały dzień. Ale pani Wierciku, Niko i ja chcemy być w jednej parze. O, następnym razem. Wybaczcie, moi drodzy. Idziemy. Howie i Frytka, partnerzy. Miłej zabawy, kochani. Chodźmy. Do dzieła, Frytko. Chodźmy. Idziemy. Jejku. Wio, wio, wio. Naprzód, koniku. Iha. Hejka! Shh, nie biegamy! Howie, mamy się trzymać razem! Bu! Teraz ja chcę ją podtrzymać! Hej! Howie! Ojej! Przepraszam, to było niechcące! Mi pójdzie. Wszyscy pamiętali o strojach gimnastycznych? Tak, panie Wierciku! Świetnie! Howie? Ja zapomniałem przynieść. Na szczęście jesteśmy przygotowani na takie trudne wypadki. To nie twój rozmiar, więc następnym razem koniecznie przynieś własny strój. Jasna sprawa. Dzięki, panie Wierciku. Wesołe skoczki! Ustawcie się pod drzwiami w szeregu! Dzień!
Narysuję wielką dynię, bo mopsy uwielbiają to warzywo. Masz jakiś kłopot, Frytko? Nie, panie Wierciku. Świetnie. Pamiętaj, że teraz jest czas milczenia, a nie czas rozmów. Kartofelcu! Ukryj się szybko! Psst! Hej, Frytko! Spójrz! Hej! To jest moja przytulanka Howie! Oddaj mi ją! Frytko? Ale... Cisza! Pamiętaj! Chcesz swoją przytulankę? No to łap! Kartofelciu! Howie? Jaką mamy zasadę dotyczącą rzucania rzeczami w sali? Już pamiętam. To jest żaden wesoły skoczek nie rzuca niczym w swojej sali? Tak jest, Howie. A ty czymś rzuciłeś i dlatego dzisiaj nie wyjdziesz na popołudniową przerwę. O, dziś znowu nie wyjdę na przerwę? Przepraszam, że tak długo nas nie było. Nic nie szkodzi. Widzę, że znaleźliście przytulankę. Całe szczęście. Uwaga, leci! Frytko, żartuję sobie. Wesołych ferii! Jestem taki głodny. Zjadłem już wszystko w autobusie. Proszę, poczęstuj się, Howie. Ja wcale nie jestem głodna. Dzięki, Frytko! Dobre! Zaczynajmy! Frytko, jesteś świetna, cokolwiek robisz, wiesz. Jest tu mamcia! Jest tu babcia! Ferek i Niko też! Frytka i kartofelcia! Frytka i kartofelcia! Frytka i kartofelcia! Mopsiko całuski! Robić, kartofelciu? Frytulko! Zejdź do garażu i zobacz, co znalazłam! Idę, mamciu! To jest mój stary rower. I patrz, Frytko! To twój dziecięcy fotelik rowerowy. Ten malutki fotelik był mój? Tak! Czy pamiętasz, jak jeździłaś ze mną na rowerze, gdy byłaś maleńką mopsinką? Bawcie się dobrze, moje wesołe mopsinki. Cześć, mamciu mopsik. Cześć, Frytko. Czołem, babciu słoń. Pomachaj dwóm małym słoniątkom, Frytulinko. Wydaje mi się, że to pamiętam. Przejedziemy się dzisiaj na twoim rowerze, mamciu? Chciałabym znowu wsiąść do mojego fotelika. O, Grula, też możesz pojechać. Możemy, mamciu? Pięknie proszę. Wiesz, Grula się zmieści, ale ty, Frytulko, jesteś już za duża, żeby jeździć w dziecięcym foteliku. Ale jeżeli chcesz jeździć z nami na rowerze, spróbuj jechać na tym. To stary rowerek Pyrka. Spójrz. Ma jeszcze przykręcone boczne kółka. W sam raz dla ciebie, Frytulko. Pyrek nie będzie miał nic przeciwko. Ja i Grula jedziemy teraz do parku. Możesz jechać z nami. Skoro mój kolega Pedro może jeździć na rowerze, to czemu ja bym nie mogła? To co, jedziesz, Frytko? Spróbujemy, kartofelciu. Ukryj się. Jadę, mamciu. Dzień dobry, panie Pasek. Witaj, Frytko. Będę dziś
dziś jeździła na starym rowerze mojego brata. Pierwszy raz w życiu! Ho, ho, jesteś już taka duża, ale widzę, że wciąż nosisz tę swoją puszystą przytulankę. Będziemy z żoną tęsknić za tobą, gdy wyprowadzimy się ze spacerowej. Kiedy się państwo wyprowadzają? Właśnie rozmawiałem z twoją mamcią o tym, jak szybko upływa czas. Wyprowadzamy się stąd już jutro, Frytko. Już jutro? Będziemy za wami bardzo tęsknić. Będzie nam brakowało takich sąsiadów jak wy. Gotowa na przejażdżkę, Frytko? Pewnie, że tak, mamciu. Czekaj, sprawdzę, w jakim stanie jest rower Pyrka. Tak dla twojego bezpieczeństwa. Dzięki, panie Pasku. Dobra. Jeszcze tutaj. Tak. A, tak jest, wszystko w porządku. Wskakuj. No już. Ten rowerek ma boczne kółka, więc się nie przewrócisz. Pozwól, że ci pomogę. Nie trzeba. Dzięki, panie Pasku. Poradzę sobie sama. Już siedzę. Siedzę na starym mopsikowym rowerku Pyrka. Dobrze, ale zanim wyruszysz, upewnijmy się, że wiesz, jak się jeździ na takim rowerze. Dobrze. Najpierw trzeba położyć stopy na pedałach. Wow, wow, wow. Tak, świetnie sobie radzisz. O, zobacz, te boczne kółka są stare i zardzewiałe. Nic nie szkodzi, panie Pasku. Już nie mogę się doczekać, kiedy pojadę. Jej! Dobrze, a wiesz, jak zatrzymać rower? Tak, trzeba nacisnąć hamulec. O, tak! Pięknie, już to łapiesz, ale te hamulce trochę za bardzo piszczą. Dobra, załatwione. A jak kierujesz rowerem? Skręcam kierownicą w prawo i w lewo. O, tak skręcam w tę stronę. A tak skręcam w drugą stronę. Świetnie ci idzie. Jazda na starym rowerze Pyrka to dla mnie zwykła bułka z masełkiem. Wspaniale, moja mała Frytulko. Czy możemy już jechać? Tak. Ej, i o to chodzi. Do przodu, Frytko. Dobrze się bawisz, Kartofelciu? Kartofelciu? Moja przytulanka! Nie ma mojej przytulanki! Twoja przytulanka jest tutaj! Gotowa do drogi! Kartofelciu, jedziesz na moim bagażniku tak jak Grula jedzie u mamci w foteliku. Dziękuję! Trzymaj się! Jedźmy, mamciu! Bawcie się dobrze! Powodzenia! Myślę, że wkrótce będziesz jeździć bez bocznych kółek. Na pewno, panie Pasku! Dzięki! Ale cudownie, mamciu! To my, super mopsy, tak małe, wielkie psy. Jedziemy, śpiewamy i machamy, super mopsy to my. Popatrz, Greto! Frytka! Hej, Frytko! Cześć! Ale ciatowy rower! Witaj, Doni! Jedziemy na rowerze do parku z mamcią i Grulą. Baw się, hiho! Dobrze, Frytko! Uwielbiam jeździć na rowerze, a ty, Kartofelciu? Mopsa, mopsa, stycznie! Mopsa, mopsa, stycznie! Mopsa, mopsa, stycznie! Spójrz! To babcio i Pyrek pakują zakupy na parkingu. Halo, babciu! Hej, Pyrko! Babciu! Pyrku! Jadę sama na rowerze bez niczyjej pomocy! Patrzcie! Hej! Przecież to mój stary rower, siostro! Nic nie szkodzi. Powodzenia, Frytencjo! Proszę, jaka zdolna mopsinka. To na razie! Dzięki, Pyrku! Pa! Frytko, wszystko dobrze? W porządku! Już dojechałyśmy do parku, Kartofelciu! Mamciu,
wszystko w porządku? Tak. To te boczne kółka. Nagle mi odpadły. Spójrz! Pan Pasek miał rację. Mówił, że są zardzewiałe. Musimy je naprawić. Dobrze, mamciu. Uff, było ostro, ale udało mi się, kartofelciu. Ha? Mamciu! Nie ma kartofelci! Zajrzyj do kieszeni. Twoja przytulanka przeważnie tam siedzi. Nie ma jej w kieszeniach. Siedziała na bagażniku, o tutaj. Niedobrze. Może kartofelcia wypadła po drodze. O nie, a jeśli zginęła? O, przyszła wiadomość od babcia. Znaleźliśmy kartofelcie. Proszę powiedz Frytce, że leżała w trawie niedaleko parkingu. Pewnie wyskoczyła z bagażnika, gdy wpadłam do tej dziury w jezdni. Mamciu, chcę teraz szybko wrócić do mojej kartofelci i sprawdzić, czy jest cała. Oczywiście, Frytko. Ale bez tych bocznych kółek musimy iść i prowadzić rowery. Nie, to by trwało zbyt długo. Umiem już jeździć na takim rowerze, mamciu. Bez bocznych kółek. Pchaj mnie! No dobrze. Teraz puść. Wow, wow. Dzięki. Tylko nie za szybko, Frytulko. Zobacz, jak jadę. Daję radę. Już pędzę, kartofelciu. Fantastycznie, Frytko. Zaczekaj na nas. Jesteśmy! Wspaniale jeździsz na rowerze. W dodatku bez bocznych kółek. Moja zdolna mopsinka. Gdzie kartofelcia? Czy ktoś tu zgubił śmieszną, puszystą przytulankę? Kartofelcia! Dzięki, Pyrku. Nie wiem, co ty widzisz w tej zwykłej, starej zabawce, Frytolino. Kocham cię, moja kartofelcia. Wszystko w porządku? Gdy będę jechać na rowerze, ty będziesz w mojej kieszeni o tu, przez cały czas. Wygląda na to, że kolejna przejażdżka już za chwilę. Nie mogę się doczekać, kiedy Niko i Pedro dowiedzą się, że umiem jeździć już bez bocznych kółek. Mopsiki, do parku na piknik! Wsiadasz i pedałujesz! Idę! Gotowi? O, tak! Hip, hip, hurra! To my, super mopsy, tak małe, wielkie psy. Jedziemy, śpiewamy i machamy, super mopsy to my. Mopsa, mopsa, stycznie, mopsa, mopsa, stycznie, mopsa, mopsa, stycznie. Pamiętaj, doktor Nohal powiedział, że nie możesz drapać swoich pryszczy. Ja próbuję ich nie drapać, mamciu, ale... nie mogę wytrzymać! Swędzi, swędzi, swędzi! Muszę drapać się! Musisz się czymś zająć. Odwrócić uwagę od twojego swędzenia. Prowadzę poranny spacer. Najlepiej odwrócę uwagę od swędzenia, idąc do szkoły. Co robimy dziś? Idziemy do szkoły! Yeah!
przykro mi, Frytko. Musisz zostać w domu, aż mopso wysypka przestanie cię swędzieć. O! Grulcia obudziła się z porannej drzemki. Wrócę do ciebie za momencik, Frytko. Ach, swędzi ramię. Swędzi, swędzi, swędzi. Muszę drapać się. Swędzi, swędzi, swędzi. Ale bez drapania. Bez drapania. Drapanie. Dzięki, kartofelciu. Dobrze, to co robimy? Co? O, już łapię! Berek! Aha! Zaraz cię złapię! Wszystko dobrze, Frytulko? Tak, mamciu! Odwracam uwagę! Mam cię! A teraz ty mnie gonisz! Nie tak szybko, Frytulko! Po prostu odwracam uwagę, mamciu. No wiem, mopsinko, ale myślę, że musimy znaleźć jakiś spokojniejszy, choć równie dobry sposób. No dobrze, mamciu. Przyjdę na dół, tylko zmienię grulci pieluszkę. Hej, kartofelciu, gdzie jesteś? Widzę cię! O, dobrze to wymyśliłaś. Jeśli poćwiczę trochę przed egzaminem, zajmę się czymś i wreszcie nie będę czuła tego swędzenia. Swędzi! Za bardzo mnie to swędzi i złości, żebym mogła ćwiczyć. Poddaję się, nie będę więcej ćwiczyć. Spokojnie, mopsinko. Znalazłam świetny sposób na to, by jakoś zająć twoje swędzące łapki. Kolej na ciebie, Frytko. Najpierw woda z mydlinami. Woda z mydlinami? A teraz ściągaczka do szyb. Dziękuję za pomoc. Ściągaczka do szyb! Kuku, grulciu! Nie drap się, Frytko. Róbmy pucu, pucu, pucu. Więcej chlapania bez drapania. No do roboty. Pucu, pucu, pucu. Żadnego drapania. Pucu, pucu, pucu. Żadnego drapania. Dobra robota, Frytulko. Mopso jakość. Lśniąca czystość. To listonosz Doni! Siema, Frytko! Cześć! Szybko wskakuj do kieszeni. Mam list do twojej mamy. Mamciu, Doni przyniósł list. O, hej, Doni! Dzięki, Doni! Nie jesteś dziś w szkole, Frytko? Nie! Swędzi, swędzi, swędzi. Wciąż drapać muszę się. To jakiś nowy taniec? Swędzi, swędzi, swędzi. Niestety choruję na mopso wysypkę. O, biedna mała. Miałem kiedyś oślą wysypkę. Rety, dobrze pamiętam, jak to swędziało. Musisz się czymś zająć. O, no wiem. Muszę odwracać uwagę od tego swędzenia. Słuchaj, może pomożesz mi dostarczyć listy do słoni? Przecież nie zarazisz słoni swoją mopso wysypką. O tak, proszę! Chętnie ci pomogę. Czy mogę mu pomóc, mamciu? Oczywiście, że możesz. Znam jedną świetną grę, w którą możemy zagrać, żeby oderwać twój umysł od paskudnej, swędzącej mopso wysypki. Powodzenia! No dobra, musimy przejść całą drogę do domu słoni bez drapania i bez następowania na łączenia chodnika.
Dobra. I... Tupu, 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 nie drapiemy się. Tupu, 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 nie potkniemy się. O, mam tu coś jeszcze. Iha! Ta paczka to gigant, nie wejdzie do skrzynki. Musimy dostarczyć ją do drzwi. Przesyłka dla państwa słoni. Cześć, Frytko. Dzięki za pomoc. Iha! Cześć, Doni. Ukryj się szybko. O, znowu swędzi. Witaj, moja mała sąsiadko. O, ta-dam! I jak znosisz swoją mopsowysypkę? Strasznie mnie swędzi. Bardzo ci współczuję. Pozjeżdżaj z Tipem i Topem ze zjeżdżalni, żeby o niej zapomnieć. Jasne, z przyjemnością. To chodź ze mną, mała mopsinko. Zjeżdżam, zjeżdżam, zjeżdżam i wcale się nie drapię. Jej, nie swędzi. Wspaniale, Frytko. Do zobaczenia. Ale mopsowysypka znowu mnie swędzi, Kartofelciu. Halo, Frytulko. Idę z Grulą do sklepu flamingów. Możesz zająć swoje swędzące łapki pchaniem wózka. Tak, idę, mamciu. Pchamy, 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 nie drapiemy się. Pchamy, 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 nie drapiemy się. A kuku! Moja frytulka. Mopsikowy, a kuku! Zwrócić uwagę od swojej swędzącej mopsy. A kuku! A kuku! A kuku! A kuku! Hej, Grulciu! A kuku! Myślę, że zasłużyła na flamingo smakołyk. Swędzi! Smakołyk dla ciebie, Frytko, za to, że jesteś wspaniałą siostrą i że tak dzielnie znosisz swoją mopsowysypkę. Mrożona dynia w polewie! Dziękuję, pani Floro! Pyszne! O nie! Znowu muszę się podrapać. Dzięki, Kartofelciu. Lody dyniowe w polewie zapobiegają swędzeniu. O, z drugiej strony. Jaki świetny pomysł. Wracamy do domu, moja mała Frytulko? Ukryj się, szybko. Tak, mamciu. Teraz mam lody dyniowe zapobiegające swędzeniu. W takim razie chodźmy. Lody, 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 dyniowe lody się zje. Lody, 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 nic już nie swędzi mnie. Jak ty wyglądasz? Cała jesteś wymazana dyniowymi lodami. No wiem. Lody sprawiają, że moja mopsowysypka już mnie nie swędzi. Moja wymazana lodami Frytka. O, już wiem, co najlepiej poprawi humor mojej chorej Frytce. Pluskająca mała Grula. Dobrze, mopsinki, wychodzimy. Luli, 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 słodkich, słodkich snów. Dobranoc, kochana Grulciu. Nie drap się, kiedy będę usypiać twoją siostrzyczkę. Dobrze. Chwileczkę. Moja wysypka już mnie nie swędzi ani trochę, Kartofelciu. Moja wysypka przestała swędzieć. Mamciu, mamciu! Moja wysypka już wcale mnie nie swędzi! O, to mopsiko cudownie, Frytulko! Znaczy, że jutro, jeśli nadal nie będziesz swędzieć, będziesz pójść mogła... do szkoły! Tak!
zna, cokolwiek robisz, wiesz. Jest tu mamcia! Jest tu babcio! Tyrek i Niko też! Frytka i kartofejcia! Frytka i kartofejcia! Frytka i kartofejcia! Mopsiko całuski! Frytulinko! O, kartofejcie przyjechała! Fernanda to słynna na cały świat super gwiazda piłki nożnej! Jejku! Ukryj się, kartofejciu! Ola! Jest mamcia! Tak, bardzo się cieszę, że znów cię widzę. O, jest i babcio! Pyrek, żubik! A cóż to za mopsinka? Jestem Frytka. Nie, mała Frytka? Aha. Gdy ostatnio cię widziałam, byłaś chyba taka maleńka. Taka? O, mała Grulcia. O, prawie zapomniałam. Mam coś dla całej rodzinki. Tak! Ta gra nazywa się piłkarzyki. Dzięki! To miło, że wam się podoba. No, chodźcie, pokażę wam, jak się gra. Proszę bardzo. Dzięki, babciu. Jej. Dzisiaj spróbujemy sobie zagrać jeden na jednego. Będziemy poruszać piłkarzykami i spróbujemy strzelać gole. Właśnie tak! Ale super! Nikt nie pokona Fernandy w tej grze. Jest mistrzynią! Gracias. Popatrzcie tutaj! Ten piłkarzyk wygląda całkiem jak Fernanda! Tak, to prawda! To jestem ja! To mini Fernanda! Zanim rozegramy pierwszy mecz, czas na nektar gruszkowy! Oh, cudownie! Jestem taka spragniona! Kartofelciu! Ten stół do piłkarzyków pasuje rozmiarem do ciebie, kartofelciu! Chcę po mistrzowsku grać w piłkarzyki, tak jak Fernanda! Zagrajmy! Upsy! Czas na piłkarzyki! Ukryj się, kartofelciu! Pozwólcie, że teraz wybiorę jednego z was, a on zagra ze wszystkimi po kolei. A ty nie będziesz z nami grać, Fernando? Sądzę, że wy, mopsy, musicie poćwiczyć, zanim zmierzycie się ze mną. Dobrze, kogo by tu wybrać? Nie! Już wiem, zagramy w muzyczny taboret, by dokonać wyboru. Nie mogę się doczekać. Gdy muzyka ucichnie, kto pierwszy usiądzie na taborecie, ten będzie pierwszym zawodnikiem w rodzinnym mopsim turnieju piłkarzyków. Dobra, wszyscy gotowi? Tańczymy! Taboret! A brawo, Frytulka! Brawo, Frytko! Tak, wygrała! Brawa dla ciebie, Frytko! Super. Dziś chcę wygrać! Grajmy! Witamy na rodzinnym mopsim turnieju piłkarzyków! Najpierw zagrają Frytka Błyskawica i Pyrek Dynamit! Tak! Kto pierwszy strzeli gola, ten wygra! Szybko, kartofelciu. Frytka Błyskawica zaczęła całkiem nieźle. Pyrek Dynamit przyjmuje piłkę i... Gol! Pyrek Dynamit w pierwszej minucie wygrywa z Błyskawicą! Tym razem mi się nie udało. Jak widać, nie jestem w tym dobra. Nie przejmuj się, Frytko. Teraz masz drugą szansę na wygraną. Tym razem zmierzysz swoje siły z mamcią Mustang. Tak jest! Teraz trochę ułatwimy wygraną naszej Frytce. Nie! Graj najlepiej, jak potrafisz, mamciu. A ja tym razem bardziej się postaram.
Dobrze, jak sobie życzysz. Już dawno w to nie grałam i pewnie nie najlepiej mi pójdzie. To jest nade frytko! Babcia Mustang strzeliła fantastycznego gola! O tak, wciąż to umiem. Dzięki Fernandzie i jej wskazówkom, które pamiętam z dawnych lat. To ona uczyła mnie kiedyś grać w piłkarzyki. No, ze mną na pewno uda ci się wygrać. Głowa do góry. Spróbujesz jeszcze raz? A może najpierw dam ci parę praktycznych wskazówek? Widzisz, przez cały czas postaraj się mieć oko na piłkę. Co masz na myśli, Fernando? To, że musisz się starać patrzeć na piłkę przez cały czas. Jasne? Jasne. Spróbuję. Muszę mieć oko na piłkę. Muszę mieć oko na piłkę. Gol! Co się dzieje, Frytolinko? Nawet nie dotknęłaś piłkarzyków. Fernanda powiedziała, że mam mieć oko na piłkę. Zapomniałam, że mam przesuwać piłkarzyki. Nie przejmuj się, Frytulko. Jak poćwiczysz, będziesz w stanie jednocześnie mieć oko na piłkę i przesuwać piłkarzyki. Jutro będziesz mogła trenować przez wiele godzin. Ale teraz pora spać. Dobrze, mamciu. Dobranoc wszystkim. Czego chcesz, kartofelciu? Już łapię. Jeśli wymkniemy się na dół, zagrasz w piłkę nożną i nikt cię nie zauważy. A ja pogram sobie w piłkarzyki. Tak jak zaleciła mi Fernanda. To kolejny wielki plan małej kartofelci. Patrz, kartofelciu, Fernanda śpi na kanapie. Musimy być naprawdę cichutko, żeby jej nie obudzić. Tak! Dobra, zagrajmy jeszcze raz, to najlepszy trening na świecie! To Fernanda. Tak, masz rację, maleńka. To właśnie Fernanda kazała mi robić. Wciąż mieć oko na piłkę. Ale jednocześnie muszę poruszać piłkarzykami. Dobrze, jestem już gotowa. Gotowa na mistrzowski trening. Tak! Strzeliłam gola! Fernanda! Zapomniałam, że ona tutaj śpi. Obudziłyśmy ją? Ukryj się. Uff, ona dalej śpi jak suseł. Kartofelciu? No może czas trochę odpocząć po tak wyczerpującym treningu. A potem zagramy znowu. Dzień dobry, Karto. Czy nie zasnęłyśmy na dole w salonie dziś w nocy? No nieważne. Już poranek. A to znaczy, że czas na grę... w piłkarzyki! Dobra, pędzimy na dół! Buenos dias! Dziś rano Fernanda będzie z wami grała, a w pierwszej kolejności zagra z Frytką! Tak, tak, tak! Chcę zagrać z tobą, Fernando! Chcę, żebyś zobaczyła, jak przez cały czas mam oko na piłkę! Dobrze, Frytko! Gotowa? I... Oto Frytka Błyskawica i Fernanda Tytan rozgrywają mecz o Mistrzostwo Świata. Gol! Frytka Błyskawica wygrywa! Jej! Niesamowite! Brawo! Dobra robota. Wiesz, wygląda jakbyś ciężko trenowała w samym środku nocy.
Fernanda wie. Jestem z ciebie taka dumna, Frytko. Czemu, Fernando? Bo widzę, że jesteś w stanie przyjąć dobrą radę i stosować ją. O, dziękuję, Fernando. Praktyka czyni mistrza, he? Nawet gdy się trenuje w samym środku nocy. I wiesz, co mnie zastanawia w tym wszystkim? Zazwyczaj każdy zawodnik potrzebuje partnera do treningu. Ale ty doszłaś do tego wszystkiego sama. Doprawdy imponujące. Dobrze, Frytka, Pyrek, czas się szykować do szkoły. Do szkoły? Ale ja jestem taka zmęczona. Wiesz, może dziś jest ten dzień, gdy wasza poczwarka zmieni się w motyla. O tak! Dzień motyla! Słyszysz, Kartofelciu? Dziś będzie dzień motyla. Mam coś dla was, wesołe skoczki? Jej! Widzisz to, Kartofelciu? A? Pewnego dnia ta poczwarka się otworzy. Jej! A który wesoły skoczek powie mi, co się wykluje z tej całej wyjątkowej, bezcennej poczwarki? Borety, dobrze. A może ktoś mi pokaże, jak będzie wyglądało to, co się wykluje z poczwarki? No śmiało! Jestem motylkiem! Tak, doskonale! Mamy motylki! I przepiękny, wielki motyl! I czas do domu, skoczki! No, chyba, że ktoś z was zostaje dzisiaj na zajęciach szkolnego klubu. O tak, zapomniałam. To właśnie dziś po raz pierwszy mam zostać na zajęciach w szkolnym klubie. Och, Kartofelciu, chciałabym już pójść do domu. Na liście uczestników szkolnego klubu jest dzisiaj Howie. Jestem, panie Wierciku. Lwica Becia! Nie idziemy dzisiaj do szkolnego klubu, Kartofelciu. Peter Wilczek. Antylopa Alex. Goryl Garwik. O, Frytka Mopsik. Frytko? Frytka? O, a gdzie Frytka? Frytko! Co to za dziwne dźwięki? Ukryj się, Kartofelciu. Frytko! A co ty porabiasz w tym kącie, moja panno? No wychodź! Zapraszam cię do szkolnego klubu na wyjątkowe zajęcia. Chodź, Frytko! Ale, panie Wierciku, ja nie chcę tu być. Chcę iść do domu z moją Kartofelcią. Tak samo jak co dzień. Rozumiem cię, Frytko. Dzisiaj po raz pierwszy masz zostać po zajęciach w naszym szkolnym klubie, a wolałabyś być w domu razem z małą siostrzyczką. Ale ty i twoja przytulanka będziecie zadowolone. Będzie wesoło. Kto jest gotowy na klubowe szaleństwo? Jak widzę, dołączyła dziś do nas nowa kumpela. Witaj, jestem Wesoły Kangur. Jak masz na imię, Mopsiku? Jestem Frytka i wcale nie mam ochoty spędzać czasu w szkolnym klubie. Co? O, super. Chcę iść do domu. Sorki, panie kangurze. Słuchaj, powiem ci coś. Pokochasz nasz klub. No nie? Tak!
No chodź, Frytko. Możemy sobie poskakać na dworze. Baw się dobrze z kolegami. Hop! I będą przekąski! I spotkamy kolegów ze starszych klas. Ale Frytka Mopsik będzie tu najmłodsza w całym towarzystwie. Co się z wami dzieje, małe głuptaski? Wstawać, tracimy bezcenny czas zabawy. Tak się cieszę, że tu jesteś ze mną, Kartofelciu. Dalej, Frytko, do domku na drzewie. Ale świetnie. Wskakuj śmiało do domku, Howie. O! Lwica Becia, antylopa Alex, goryl Garbik, wilczek Peter. Wszyscy wskakują do domku. I Frytka. Gdzie ona zniknęła? Hej, Frytko. Zapraszam do środka. Wiem, że czasem trudno się odnaleźć w nowym miejscu, ale gdy się tu zadomowisz, będziesz zachwycona. Zobacz! Mamy tutaj huśtawkę, bąbelkową trampolinę, łuk artystyczny, a nawet jaskinię gier. I co chciałabyś robić? Wiem! Może pójdziesz ze mną po tacki na przekąski i przemyślisz to sobie. Dzięki, panie kangurze. Zostanę tu i rozejrzę się trochę. Jak chcesz. O? Muszę cię przytulić, Kartofelciu. Musimy zostać tutaj i czekać, aż babcio po nas przyjdzie. Frytko, chodź się z nami bawić. Łapiemy bańki, patrz. Zostanę tu, Beciu. Dzięki. Chodź do nas, Frytko. Zagraj z nami w piłkę, Frytko. Ale to hałas. Chciałabym się schować. Adio! Jasne, Kartofelciu. Zamknijmy się na jakiś czas w łazience. Halo? Czy ktoś tu jest? O, tylko ty i ja, Kartofelciu. Ja chcę już iść do domu. Chcę iść do domu. Halo? Wszystko dobrze? Nie. Co ci jest? Dzisiaj pierwszy raz w życiu musiałam przyjść do szkolnego klubu. A chciałam być już w domu z moją mamą. Ja też. Chciałabym być w domu z siostrzyczką. Hej, czy masz przy sobie jakąś rzecz, która poprawia ci humor i przypomina dom? Ja mam tu swoją przytulankę. Ja też mam przytulankę, która dotrzymuje mi towarzystwa. Jaka ona jest? Jest zielona, puszysta i miękka. Nazywa się Kiełek. Moja jest różowa, puszysta i miękka. Nazywa się Kartofelcia. Przytulanki są super. Pobawimy się razem? Tak. Chodź tu i przywitaj się z moim Kiełkiem. Ukryj się, moja sekretna przyjaciółko. Gotowa? Idę. Drzwi się nie otwierają. Ani drgną. Nie martw się, sprowadzę pomoc. Może w tym szkolnym klubie będzie jednak zabawnie, Kartofelciu? Teraz mamy nową koleżankę. Halo! To pani Ząbek, woźna.
Jak widzę, ktoś znowu ma problem z tymi starymi, zepsutymi drzwiami. Tak, zatrzasnęłam się. To ja, Frytka. O, cześć, Frytko. Dobrze, stój spokojnie, a ja cię stamtąd wydostanę. Wychodź, dzielna mopsinko. Tak. Dzięki, pani Ząbek. O, nie ma sprawy, mopsinko. Poszukajmy naszej nowej przyjaciółki. Jejku! Patrzcie. Przepraszam. Nasza przyjaciółka już poszła. Ukryj się, kartofelciu. O, przepraszam. Chcesz się bujać na huśtawce? Dobra, to już schodzę. Och, nie trzeba. Proszę, zostań. To ty! Ja i mój mięciutki kiełek. Cześć, jestem Frytka, a to moja przytulanka kartofelcia. Jestem Hipcia Hopcia. Jak to możliwe, że nigdy cię nie spotkałam? Jestem przedszkolakiem, wesołym skoczkiem. Ja też byłam kiedyś wesołym skoczkiem. Teraz jestem w drugiej klasie. O, jesteś naprawdę dorosła. Nie całkiem. Wciąż lubię przytulanki. Puszczamy się? Tak! Hej, mam na imię Kiełek. Czy kartofelcia lubi się bawić? Pewnie. Puszczamy się! Frytko! Frytko! Tak? Mopsinko, czas do domu. O, ale ja się tutaj tak świetnie bawię. Mówiłem, że będziesz zachwycona, Frytko. Prawda, panie kangurze? Sama w to nie wierzyłam, ale tak jest. A widzisz, moja supergwiazdo. Wielkie dzięki, że pomogłaś mi przetrwać ten mój trudny pierwszy dzień w szkolnym klubie. Już nie mogę się doczekać jutra. Mogę tu jutro przyjść, babciu? Mogę? Nie, Frytko. Jutro są urodziny twojej babci. Ale wrócisz tutaj w przyszłym tygodniu. Do zobaczenia, Frytko. I do zobaczenia w szkole, Hopciu. O, kartofelcia chce się jeszcze pożegnać. Pa, mój kochany Kiełku. Psostyczne. Pyrku, mamciu, chodźcie spróbować świeżutkich dyniowych ciasteczek babcia. Smacznego, mopsiki. Pyszne. Dziękuję, babciu. Ślicznie proszę, jeszcze jedno. Przykro mi, Frytko. Zostały tylko cztery. Po jednym dla każdego na jutro. Kartofelciu! Przepraszam, że się z tobą nie podzieliłam. Następnym razem na pewno to zrobię. Mopso, obietnica! No, moje mopsiki. Chowaj się. Pora iść na górę myć zęby przed snem. Pyrku, wygram z tobą! Pyrku? Hej, Frytolino! Powiedz, co robisz? Kończę moją pracę domową o starożytnych Egipcjanach. Starożytnych Egipcjanach?
Zbudowali piramidy tysiące lat temu. Jej! Mogę ci namalować żółte piramidy i żółty piasek. Lubię malować żółtym. Przepraszam, Frytolino. Jesteś jeszcze na to za mała. To jest dla ciebie za trudne. Ale ja ładnie maluję. Pewnie, że tak, Frytko. Ale swoją pracę domową muszę zrobić samodzielnie. Także proszę, nie dotykaj tego. Chodź już, moja mała Fryteczko. Trzeba umyć zęby. To niesprawiedliwe. Mogłabym pomóc Pyrkowi. Prawda, Kartofelciu? Kartofelciu? Gdzie jesteś? Mopsy są fantastyczne o każdej porze dnia. Kartofelciu! Gdzie jesteś? O nie! Schowaj się, Kartofelciu! Co ty tam robisz, Frytko? Szukałam mojej przytulanki Kartofelci. Musiałam ją upuścić. Chyba pod stół. Ty i twoja przytulanka. Jesteś zabawnym małym mopsem, ale teraz już pora iść spać. Dobrze, babciu. Mało brakowało, Kartofelciu. A ty, Pyrku? Zdaje się, już pora na kąpiel przed snem. No, kończ już lekcję. Czy mogę jeszcze trochę posiedzieć, babciu? Muszę jeszcze pokolorować jedną piramidę. Robi się późno, mój mopsie. Zostaw swoją pracę tutaj i dokończysz ją jutro rano. Dobrze. Arbuzowy kremik. Ciasto dyniowe, moje ulubione. Co jest, Kartofelciu? Nie możesz spać? O nie, jesteś głodna. Nie podzieliłam się z tobą moim ciastkiem dyniowym. I nie mogłaś dokończyć swojej dyniowej pestki. Głodna, Kartofelcia. Chodź, znajdziemy ci jakąś nocną przekąskę. Popatrz, Kartofelciu. Ciastka dyniowe mojego papcia. Babcia mówił, że są na jutro, ale chyba możemy zjeść teraz malutki kawałeczek. Może jeszcze malutki kawałeczek? Kartofelciu, zjadłyśmy całe ciastko! Chodź, wracajmy do łóżka, zanim zjemy jeszcze jedno. Praca domowa Pyrka! Proszę, to jest bardzo łatwe. Chyba trochę mu pomogę. Ojej! Przepraszam. Nie martw się, Kartofelciu. Umiem ładnie malować. Hej! Daj mi pędzelek! Kartofelciu! Kartofelciu, naprawdę potrafię to sama pomalować. O, tak! Co ty robisz? Mój rysunek! Co tu się dzieje? Dlaczego nie jesteście w łóżkach? Mam
Babciu! Babciu! Popatrzcie na mój rysunek! Jest zniszczony! Mówiłam jej, żeby tego nie ruszała! A ona wylała na niego całą wodę! Frytko, dlaczego to zrobiłaś? Ja tylko chciałam pomóc! Frytko, Frytko, pokaż się, proszę. Musisz zejść na dół i przeprosić Pyrka za to, co zrobiłaś. Ale mamciu, ja tylko chciałam pomóc. Ja nie chciałam mu... Wiem to, Frytko, ale Pyrek prosił, żebyś nie ruszała jego pracy. Powinnaś go posłuchać. Proszę, idź go przeproś. Ale ja nie chcę. Trzeba przeprosić, gdy zrobiło się coś złego. No już, Frytko. Pyrku, przepraszam, że zniszczyłam twoją pracę. Nic nie szkodzi, chyba. Chciałam ci pokazać, że ja też potrafię malować. Mówiłem ci, żebyś tego nie ruszała. To moja praca. A teraz nie mogę jej oddać. Przepraszam. Jedno ciastko, które zostawiliśmy na jutro, zniknęło. Frytko, wiesz, gdzie jest? Zjadłam je. Przepraszam, babciu. Byłam głodna. O, Frytko. Idź umyj zęby jeszcze raz, a potem prosto do łóżka. Dzień dobry, kartofelciu. No tak, przypomniałam sobie. Praca Pyrka. Wcale nie powinnam była się do niej zbliżać. Dzień dobry, mamciu. Dzień dobry, babciu. To Pyrek. Dzień dobry, mój kochany mopsiku. Jak samopoczucie, synku? Nie za dobre, babciu. Jest mi ciągle smutno. Ojej. Tak! Frytko, chodź zobacz! Zobaczyć? Frytolina! Ale co się stało? Chodź zobacz! Woda, którą wylałaś, wyschła! I teraz praca jest cała poplamiona i pomarszczona! Wygląda jak zabytek! Jak prawdziwy egipski rysunek! To dzięki tobie, Frytolinko! Pan Bizon będzie zachwycony! Jednak nadal cię przepraszam. Obiecuję już nigdy nie ruszać twojej pracy domowej. Zgoda! Może jako podziękowanie podzielę się z tobą moim dniowym ciastkiem? Dziękuję, Pyrku! I moja, kartofelciu, też dostaniesz kawałeczek. No, moje mopsiki, placki dyniowe i krem z arbuza na śniadanie. Dziękuję, babciu! Pychota! Co to, babciu mopsiku? To mój telefon. Przypomina mi, że jutro mamy dzień z dzieckiem w pracy. A to znaczy, że ty, moja mała Fryteczko, pójdziesz razem ze mną na posterunek policji. Jej! Nie mogę się tego doczekać, babciu! A ty pójdziesz ze mną, kartofelciu.